Zastanawiacie się może, jak aktywnie wykorzystać to, że w końcu po wielu tygodniach czekania mamy lato z prawdziwego zdarzenia? A może by tak spróbować geocachingu, czyli mówiąc prościej, poszukiwania skrytek za pomocą sygnału GPS. Dzięki tej zabawie nie tylko wyjdziemy z domu i się trochę poruszamy, ale też możemy trafić w naprawdę niezwykłe miejsca. Geocaching pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a na grunt legionowski od pewnego czasu stara się go zaszczepić mieszkanka miasta Magda Brzeska, działająca na co dzień w grupie Geocaching Warszawa. Geocaching to jest szukanie skrytek w terenie. Skrytki to jest mniej więcej tak, jak kiedyś my, jak byliśmy młodzi, bawiliśmy się w podchody. Tak teraz to jest taka nowoczesna jakby wersja podchodów. Czyli gra, która wykorzystuje nowoczesne technologie, sygnał satelitarny GPS, czyli mamy telefon lub specjalny odbiornik do GPS-a. Chodzimy w terenie, szukamy skrytek. Te skrytki są różnej wielkości, no i tak jakby szukamy skarbów. Choć trzeba przyznać, że prawdziwe skarby rzadko się znajduje. W tej zabawie ważniejsze od samego znaleziska jest bowiem szukanie go i docieranie do kolejnych skrytek pozostawionych przez innych uczestników zabawy. Marzeniem geocachera jest znalezienie oczywiście na jak największej skrytki, w której będą przedmioty na wymianę, będą tak zwane przedmioty podróżne, czyli travel bagi, ale też jest dużo takich skrytek małych, gdzie tylko i wyłącznie jest przedmiot, który nazywa się logbookiem, czyli książeczka do wpisania swojej wizyty, czasem wstemplowania się, bo dużo z nas ma swoje pieczątki i właściwie nic więcej. Czasem jeszcze jest długopis lub ołówek do wpisania tej wizyty. Szacuje się, że na całym świecie powstało już ponad 3 miliony skrytek. Na mapie poszukiwań geocacherów w dużej mierze właśnie dzięki Magdzie Brzeskiej nie mogło też zabraknąć Legionowa. Sama pani Magda założyła w mieście już około 14 skrytek. Kolejne powstają w Lasach Chotomowskich. Ma tam ich być ponad 40. Jak się okazuje, do tych istniejących skrytek wielu geocacherów już zdążyło zajrzeć. Bardzo dużo osób dotarło, mimo to, że jest to jednak... Nie jest to Warszawa, no bo miejmy świadomość, że jednak jest to kawałeczek od Warszawy, ale jednak ludzie jadąc na Mazury czy jadąc nad Zalew Zegrzyński wpadają tutaj z prawdziwą przyjemnością. Poza tym powiem szczerze, że ja mieszkam w Legionowie od 2002 roku i szykując te skrytki sama odkrywam Legionowo i to, co mogę tu pokazać nawet ludziom mieszkającym w Legionowie od wielu, wielu lat. Jak więc widać, zabawa ta może być nie tylko fajnym sposobem na spędzenie czasu, ale też promocją miasta i całego regionu. Legionowscy geocacherzy planują stworzenie w Legionowie ścieżki, która poprzez odnajdywanie kolejnych skrytek poprowadziłaby ich przez najciekawsze miejsca w mieście, ściśle też związane z jego historią. W planach jest też połączenie geocachingu ze sprzątaniem okalających Legionowo lasów oraz zorganizowanie nad Jeziorem Zegrzyńskim dużej geocachowej imprezy. Trzymamy więc za panią Magdę kciuki, aby jej się udało, bo geocaching to zdecydowanie lepsza zabawa niż na przykład bezmyślna pogoń za Pokemonami. Więcej informacji na temat tej zabawy można znaleźć na stronie internetowej www.geocaching.pl. Warto tam zajrzeć, bo wyjeżdżając gdzieś na wakacje, komuś z nas być może zachce się, oprócz samego wypoczynku, poszukać gdzieś jeszcze jakiejś skrytki. Zachęcamy. I on teraz nam przeskoczył tu z elementu na finał. Jak oddalimy, tu się zaczynał, on teraz jest tu.